Przenosimy się na wojskowe lotnisko Okęcie, gdzie rozpoczyna się konferencja prasowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Za chwilę. Mariusz. Kto będzie? Michał. No. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Posłuchajmy zatem relacji z Krakowa. Mamy małe problemy, ale mam nadzieję, że przeniesiemy się do Krakowa, bo tam szczególnie obchodzono rocznicę. Ja przypomnę, że dzisiaj jeszcze trwają obchody 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Kraków jest szczególnie ważny, także warto poczekać. Polacy już od kilku lat uważają papieża za świętego, ale to nie oznacza, że nie zadają pytań o termin jego beatyfikacji. Z arcybiskupem Edwardem Nowakiem rozmawia Joanna Bukowska. Serca naszego. Jeszcze wciąż żyje. Kończył 77 lat. W jednej chwili Lakedima, ciekawskie maleństwo, przeobraziła się w pogromczynię wroga, którego najbardziej się bała. Wtedy jednak doszło do zaskakującego zwrotu akcji. W futrze martwego pawiana coś się poruszyło. To był jednodniowy malec. Lakedima dostrzegła go dopiero po chwili. Zawsze była ciekawa. Ale zamiast zatopić kły w jego szyi, lamparcica położyła się przy młodym. Nie wiedziała, jak zareagować. Zazwyczaj na widok hien wspięłaby się na drzewo. Tym razem jednak delikatnie przeniosła malca w bezpieczne miejsce. A jednak się ślizga. No, po prostu niereformowalna zawodniczka. Leszek Sidor mówi, że zawsze mu skóra cierpnie na plecach, jak widzi takie szpagaty. Pestka, czyli poznański szybki tramwaj od świtu gwarnotu jak w ulu. Podróżowanie tą trasą do centrum już taką pestką nie jest, bo chętnych jest tylu, że albo uda się wcisnąć do środka, albo odpada się z gry. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji powiedziało więc basta i pasażerów do tramwaju nie wpuszcza wcale. Pusty skład zabiera poznaniaków dopiero pod koniec trasy i zawozi do centrum. Dla tych, którzy nie załapali się wcześniej, uruchomiono tramwaj dubler. Jak w filmie, ktoś przecież musi być od czarnej roboty. Ostatnie sekundy, Marcelo na lewą stronę, uwaga, ojej, ojej, czy ta bramka jest udana? Adriano Folia wpakował się z piłką do siatki i to jest gol uznany, coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa, no Hitchcock tego by lepiej nie wymyślił. No zmieniamy, to taka może teraz sprawa nie za bardzo damska, ale kobiety też się interesują. A rzecz dotyczy piłki. Powiedz, dlaczego piłkarz schodzi z boiska? Bo jest znokautowany. Ło, znokautowany? Brawo, to znaczy, no dobrze, brawo, tak. No, z tego, co dobrze pamiętam, to jak pięściarz jest znokautowany na ringu, to leży i on tam już zresztą nie ma prawa, to mogą go tylko znieść już. Ale Dorota, co na to? Za faul. No, czegoś takiego nie widziałem dawno. Otrzymał ostrzeżenie od pana Mike'a Morrisseya. Zachował się jak Marat Safin w swoich najlepszych tego rodzaju występach. Jeszcze raz Tomat przeciwko niemu Jaruzzi. Dobre dogranie do Jacksona.
Tym razem faulowany Jermaine Jackson. Bardzo dobrze rozegrana akcja. Komatos wstawiony do gry 1-1 pod koszem przez... ...line, because I know that they're feeding it straight into the edit suite. And I think that's where the problem is. Tell them to sort it quickly, because we're getting fed up. Exactly. Do you want to tell them? Come on, get your act together over there. Where are they? Where are they? Where are they? Vienna. Vienna, come on, Vienna. Jackson. Udało nam się połączyć z naszym reporterem Jarosławem Lewandowskim. Witaj. Jest tam ktoś? Halo? Halo Jarku, jesteśmy na antenie. Ktoś zadzwonił? Halo? Jarku, czy słyszysz mnie? Witam serdecznie. Jesteśmy to na antenie. Ogromne witam, i witam tragiczne się. Informacje. Nigdy nie spodziewałem się. One oczywiście pojadą na zakończenie. Pojadą jako ostatnie. 30 w odwrotnej kolejności. Przypomnę, że panie mają za sobą na razie dwa giganty. Pierwszy gigant rozegrany w Zelden, wygrany przez Martinę Ert przed Anią Persson. I drugi gigant właśnie w Park City. Ten drugi gigant mieliście państwo okazję oglądać wraz ze mną wczoraj. Wygrała już Szwedka bez najmniejszego problemu, a więc mają 180 punktów na koncie. Oczywiście Szwedka prowadzi zdecydowanie. Dobrze, bardzo miło, wszystko się zgadza. W takim razie już tylko dla wiadomości widzów oglądających w tej chwili nasz program. Proszę przypomnieć prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, a brzmiało ono tak. Czy popularny program rozrywkowy Herbatka u Tatka prowadzi Tadeusz Drozda, Tadeusz Ros, Tadeusz Sznuk czy Tadeusz Zwiewka? Tadeusz Drozda. Oczywiście ten program prowadzi Tadeusz Drozda, a pani Bernadetto wygrywa 15 tysięcy złotych. O Jezu. Różnie się do mnie zwraca, no, ale nigdy w ten sposób. No właśnie, nasz pierwszy gość. Dziś mamy lekki kryzys za naszą szklaną szybą. Tak.